Siemano Kolano, tu z tej strony Schmidt, a też już ostatni odcinek jest z American Truck Simulator. Ktoś z was musi się zapytać. Cholera. Ktoś z was musi się zapytać. Sejgi krzywy krzywda ostatni odcinek. Tak. Opa. Mi się co? Nie. Ta gra. Nie no, podoba mi się, tylko po prostu chciałbym parę co wrócić to Eurotrucka. I część się z widowni chcę tak samo. Pomyślałmy sobie. Ja gdzieś się staram, tak wyjdzie. No, pokaż. No tak. Dobra, dokończmy tą naszą rozmowę. Czemu tak na razie kończymy przygodę z American Truck Simulator? Tak. Po prostu chciałbym bardzo wrócić do Eurotrucka Simulator 2. Tylko pytanie, dlaczego? Zresztą się dowiecie w środę. W czwartek albo piątek. Najwcześniej to w czwartek. Po prostu mi tej na tej grze bardzo mi się zależy. I mamy tak samo. To ETS-a wrócimy tak jak wam powiedziałem. Na jakiś czas ukończymy ATS-a, dopóki nie wyda... Dopóki SS Software nie zrobi kolejnego stanu. No znaczy go nie wydaje. Tylko nie wiadomo gdzie. Ale stawiamy
że w najbliższym czasie, w ciągu, no nie wiem, roku czasu zrobi tutaj przygraniczne stany, czyli po kolei. Tutaj będzie Waszyngton, tutaj, nie wiem, Dakota, nie, Dakota jest nieco dalej. Nie za bardzo pamiętam. Tu Utah, a tutaj Nowy Meksyk. No właśnie. Ktoś z was chce pobiegać ze mną na multiplayerze z ATS-a, to bardzo serdecznie zapraszam. Na preview na Facebooku ujawnię wam moją lokalizację, tak to będzie to lokalizację mojej wirtualnej ciężarówki, które my teraz nią jeździmy. Wale nic. Jezu. Ten mapę sobie. Dobra, gdzie mniej więcej jedziemy? To gambry. Aha. Na północ od Phoenix. Rozumiem. Dobra, weźmy się, nie obijajmy, tylko jedziemy. Tyle światła, szkoda czasu. Jakbym mógł podsumowywać grę. No, gra mi się bardzo podobna, to jest nowocześniejsza wersja Enemy of State, którym bardzo serdecznie zapraszam na nią. Macie na kartach i tak dalej. Dla mnie to jest najlepszy symulator roku 2016 roku. I tak jak wam powiedziałem, z tą górą wrócimy. Albo ktoś z was chce ze mną pojeździć na multiplayerze, albo gdy szanowny twórca gry SS Software wyda kolejne DLC, kolejne stany. Tak to trochę popykamy, bo też wjedziemy, dokończymy nasze cele i tyle. W zasadzie będziemy mieć nowy cel. Bo ja musiałem w tej grze robić od nowa. Ja tutaj walę w ten retarder i nic. Tutaj nic. No, nie wiem jak to chcę aktywować.
Powracając do podsumowania, tak, bardzo mi się podoba. Podobno przyczyniona wersja HBO Style. Piękna grafika, ale co w niej się nie podoba? Przez to, że możemy włączyć tylko i wyłącznie w 64-bitowym systemie operacyjnym. Nie! Taki sam problem mamy w wielu, wielu tytułach wydanych w 2014 roku. Tylko co jaki krzywd, no panie. Część z Was może się zapytać, czy było wrócę do gier z HBO Style. Nie, kurna, ja już nie wytrzymy. Receptor. Dobra. Przepraszam bardzo, ale po prostu mnie to już denerwuje. Nie ma. Ja tutaj kasu, a ten mi nie zmaga. Nic nie tak mam tak.
nie ma. Te kurwa nie mogę. Jeszcze raz. Czy też? Kurwa, ale się korek przez ten cholerny retarder zrobił. Ja nie mogę. I damy z powrotem w Adjitonie. Co to było? Pokontrolowałem. Cholera, ale byś sobie jeszcze jeden.
Nie, ja nie wiem, co to jest te pomarańczowe gówno. Ale to przecież nie wiem. Boże, to jest tuńsze się brak. Kurwa mać, przez ten jebany retarder będę spóźniony, noż. Ja pierdolę. Nie wiem, zabijcie mnie tak. Nie to, że przez retarder jeszcze wspieranie na parkingu przez 0,50 to jeszcze... To jeszcze waga. Nie wiem, teraz pierdol to mogę dostać. Nie, bo po prostu jestem oszukany. Nie, no bo po prostu jestem cholera zaskoczony. Ja pierdolę, pół godziny będę spóźniony. Nie no, dziwna sprawa. Ja tu rozpędzę się do 25 mil, a potem mi się zwalę już. Co to kurwa ma znaczyć? Takie krzechy krzywda, no. Tak samo jak wydaje się drugim już krako.
Zawsze i wszędzie policja jebana będzie. Zawsze i wszędzie policja jebana będzie. Nie no, jesteśmy niedaleko. Podjeżdżamy jeszcze do naszej bazy w Arizonie i tam kończymy serię. Na razie. Gdzie to? Tutaj. Ale zaplanujemy sobie pójść. Ja biorę tole, to rodno moje chcę zatrzymać. Nie no, powinienem sobie wymienić trakt. Nie no, sprawdźcie sobie. Czy bank można wziąć pożyczkę jeszcze? No jeszcze można, wow. Tata, wiem, potrzebuj tam mnie w dupę. Co chcesz kurwa zrobić z tą ciężarówką? Co?
No daj się spokój, wytrzymaj jeszcze chwilę. Ile jeszcze? Godzinę 20. No kurwa, takiego finału się nie spodziewał, no. Finału sezonu. Najpierw przypadkowo gdzieś wcisnąłem retardy
przypadku włączyłem. Potem zapierdalałem tylko najwyżej 50 mil, semestry wcześniej ponad 60-70 mil. A potem co? Właśnie zasypię. LOL. Nie, no bo po prostu mamy za dużo rzeczy na głowie, naprawdę. Za latami już tęsknię, mam sporo nauki, boję się o swoją przyszłość. Kurwa, dlaczego w tym momencie, Kirie, ale jestem za jakie krzywda. Krzanić. Nie no, ciągle wale, żeby wiedzą no cholerny retardor się wyłączy. Nie no, trudno, musiałbym opylić tą perekę, jakiś właściciel zajmie się z tym problemem. Tyle pilota. Przynajmniej mnie tego nauczyło, żebym był uważny. I no błagam, nie teraz. Zaraz około już pieprznę, no. I tyle. Nie no, bo teraz tutaj jesteśmy spóźnione ponad te 2 godziny, że wszyscy robimy tak na odpierw. No i to nie, inaczej. Zagrajmy to zdjęć. Musimy chociaż być trochę zysk. No i tyle. Dziękuję. Ja coś. Ile. Kurde. Ponad 2,5 godziny spóźniony. Nie no, no w pierwszym miałem ja po prostu w porządku.
Dobra, znajdziemy jakieś... Oczywiście zlecenie w... Zlecenie w kierunku... Phoenix. No. No. Stój. Dobra, olać. To podjedziemy do... Ja pierdolę. Zaraz zwariuję. Jeboka kochamy zwariuje. Tak, ja mam. Jak ja mam odwołać ciebie? Czekaj, muszę najpierw trzymać. Nadal te gówno świeci, no. Dobra, chrzanie. Tak więc, kończymy ten odcinek i rozstajemy się z American Truck Simulator. To co wam powiedziałem, to już powiedziałem. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli film wam się spodobał, to podajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco i obejrzeć kolejne odcinki, to postawcie subskrypcję kanału. A my się widzimy za jakiś czas. Pa.